Cześć, witajcie na moim kanale. Proszę Was na kolejny haul lumpeksowy. Tym razem mam rzeczy po 2 zł w ostatni dzień wyprzedaży w lumpku, bo wcześniejsze dni mam na wagę, a ostatni dzień do tego, do którego chodzę lumpka, są po 2 zł rzeczy, także maksymalnie najtaniej, no i najbardziej przebrany, ale zawsze coś tam sobie znajdę i przyznam się Wam, że co takie grosze zawsze mnie najbardziej te rzeczy cieszą. I tak jak rzadko robię, bo z reguły, znaczy ja nie mierzę w lumpeksie, mierzę dopiero w domu, kiedy upiorę rzeczy. No i z reguły najpierw Wam nagrywam pokazywanie ciuchów, a dopiero później przy nagrywaniu od razu sobie je mierzę. Także teraz zrobiłam odwrotnie, no i najpierw sobie właśnie mierzyłam te ciuchy po wypraniu, a dopiero teraz je nagrywam, także już wiem jak co leży. No i wiem, że ta sukienka na mnie pasuje, chociaż to jest rozmiar dziecięcy, to jest w ogóle sukienka Primark na 12-13 lat, no ale ona jest na 158 cm wzrostu i mam 1,60 m wzrostu, 160 cm wzrostu. Niewielka różnica, no i nie jest za krótka. Szczerze mówiąc, nawet nie widziałam, że to jest rozmiar dziecięcy. Dziecięcy rozmiar, ale pasuje spokojnie, nawet nie jest jakaś ekstra krótka. To jest Primark, więc podejrzewam, że to jest poliester, ale jeszcze się upewnimy. W ogóle tak sobie myślałam, czy nie nagrać, bo wiem, że taką podstawową zasadą właśnie, kiedy są jakieś takie rady, co warto wziąć z lumpka, czym się kto kieruje, to są właśnie materiały. Ja szczerze mówiąc na materiały tak aż nie patrzę, mam jakieś tam inne swoje rzeczy, na które zwracam uwagę. I właśnie myślałam, czy nie nagrać o tym filmiku, czy będzie dla Was ciekawe, dajcie znać. I patrzcie, pomyliłam się, 100% wiskoza. Myślałam, że gorsze są materiały z Primarka, to jest wiskoza. Nawet się ta sukienka strasznie nie gnie jak na wiskozę, także fajnie. Kolejna rzecz jest to taka sukienka bardzo, bardzo retro, bym powiedziała. Ona jest w rozmiarze M i ona jest w 100% z bawełny. Z tyłu jest zapinana na zameczek, rozpinany dosyć tutaj głęboko, także fajnie, bez problemu się ją zakłada. No i ona jest tutaj na szyję z takim paskiem. Powiem Wam, że gdyby to było wiązanie na szyi, to być może przerobiłabym sobie to na ramionczka, bo jeżeli jest taki dłuższe te paski są, że to jest związanie, to nie ma problemu i tutaj można przyszyć i jest znacznie wygodniej, bo ja akurat wolę ubrania, które mają ramionczka, jakoś tak jest wygodniej, a tutaj nie ma. No ale powiem Wam, że i tak mi się strasznie podoba ta sukienka. To połączenie kolorów, nawet jakby mi ktoś powiedział, to nie powiedziałabym, jakby mi ktoś opowiedział, o nich nie powiedziałabym, że to fajnie wygląda, bo to jest błękit z takim dosyć jaskrawym różem, troszeczkę jak taka zasłonka, ale tak na tej sukience, do tego fasonu mega to pasuje. To są takie ładne marszczenia tutaj na dekolcie. Całkiem fajna ta sukienka jest. No i wiecie, za 2 złote, no to niesamowite po prostu, że ona została. Naprawdę czasami ciuchy, które zostają, mnie zadziwiają, że coś takiego zostało do końca. Z drugiej strony może to jest kwestia tego, że po prostu określone osoby chodzą do lumpków, no i z czasem się już na tyle obkupią tych rzeczy, że nie chcą więcej, nie wiem. Ale naprawdę, czego nikt jej nie wziął, nie ma żadnych plam, nie ma nic. Naprawdę. Jeszcze ją tak dokładnie sobie oglądałam później w domu, bo wydawało mi się nieprawdopodobne, że po prostu taka piękna sukienka została. A jednak. I tak wygląda ta sukienka. Naprawdę ładnie, jak ją przymierzyłam, stwierdzam, że wygląda. Tutaj wszystkie wymiary pasują na mnie, łącznie z tym paskiem tutaj, bo to wiecie, każdy ma troszeczkę inaczej. I wyważ, coś takiego jest za krótkie, za długie, to nie muszę nic kombinować, jest ok. To wygląda w ten sposób. Troszeczkę, tak jak mówię, żałuję, że nie mogę sobie przebić tego na ramionczka. Ładnie ten dekolt wygląda, aczkolwiek no ja zawsze wolę takie na ramionczka, są po prostu wygodniejsze, ale i tak jestem zadowolona, że udało mi się tą sukienkę trafić i naprawdę, i powiem Wam szczerze, że dziwi mnie, że właśnie nikt jej nie wziął wcześniej, bo naprawdę jest prześliczna, a dzień wcześniej przed 2 zł jest po 24 zł za kilogram, także to jest sporo materiału, ale on jest raczej lekki, także i tak by nie wyniosła jakoś super drogo. Naprawdę ładna sukienka. Mam też taką marynarkę dla mojej mamy w rozmiarze 38. No jest troszeczkę pognieciona, bo już nie prasowałam, ale no dam ją mojej mamie, kiedy ona do mnie przyjdzie, albo ja ją jej zawiozę, kiedy będę ja do niej jechała, więc stwierdziłam, że i tak jak ja mam ją składać, a później tak mama będzie ją prasowała, to zawiozę jej taką, albo weźmie taką do prasowania, no ale całkiem fajna. To jest poliester, ale całkiem fajnie wygląda. Taka maksymalnie klasyczna, w takim beżowym kolorze, pieskowym w sumie bardziej, bo to jest troszeczkę chłodniejsze od takiego typowego beżu. Naprawdę ładna. Wiecie, taka maksymalnie klasyczna, nie jest talerowana, tylko taka prosta. Rękawki są krótsze. Moim zdaniem na pewno jej się sprawdzi. Zresztą już jej wysyłałam zdjęcia i mówiła, że okej, także będzie zadowolona. Tak, tutaj ten żakiet wygląda. Taki, wiecie, zwykły, klasyczny. Z okiem oko i myślę, że
ostatnia rzecz dla mnie, bo jeszcze mam dwie rzeczy dla mojej siostry, też Wam pokażę. Jest to taka maxi sukienka i ona właśnie tutaj jest związana, ale wiecie co, jej chyba tutaj nie przerobię do tyłu tych ramionczek, właśnie o coś takiego mi chodziło z tamtą sukienką, żeby taki tutaj wszyć, bo ta ma dosyć głęboki dekolt i jeszcze jak ją tak rozłożę tymi ramionczkami do tyłu, to będzie już za głęboki, a tutaj troszeczkę się to będzie bardziej chowało związaniem na szyi. Z tyłu jest tutaj, gumeczki ma, rozmiar 36. Teraz zobaczę, jaki jest materiał. Zobaczcie sobie lepiej tak wzór. Taka typowa maxi we wzorki, typowo letni ciuch. Nawet ma podszewkę, której szczerze mówiąc nawet mogłoby nie być, bo ten materiał nie jest jakoś super prześwitujący. Może ja w ogóle powinnam wyciąć tą podszewkę? Że miałoby to sens, bo materiał nie jest prześwitujący jakoś mocno, a ta sukienka robi się taka no dosyć ciepła przez tą podszewkę. Pomyślę, może to nie byłoby złym pomysłem. I tak, i zarówno podszewka, jak i wierzch jest z bawełny. Muszę pomyśleć, bo skoro to nie prześwituje, a jednak jedna warstwa może będzie przyjemniejsza na upały. Ja właśnie takie maxi sukienki uwielbiam na upały nosić. Więc i to wygląda ta sukienka. Dekolt jest spory, bo może trzeba się tak zawiązać, żeby jak najmniej nie odkrywało. Z tyłu wygląda tak. No i powiem Wam, że fajnie, bo udało mi się trafić maxi, która jest na mój wzrost akurat. Mam 1,60 wzrostu, także czasami te maxi są na mnie za długie. Całkiem fajne, moim zdaniem. Jedyne co, to ja z reguły wolę właśnie takie maxi bardziej szyfonowe, ale w sumie taka też może być. I teraz ostatnie rzeczy, które są właśnie dla mojej siostry. Wzięłam jej dwie pary jeansów. Takie jasno-błękitne i czarne, ciemno-szare, w sumie grafitowe, bo to nie jest taki typowo czarny kolor. Też są troszeczkę szersze od tych, ale myślę, że dwie pary powinny na nią pasować. Mam nadzieję przynajmniej. Też troszeczkę różnicy. To powinny być ok. Pokażę Wam je tak na przebitce na mnie, no ale one są trochę, znaczy te jasne są na nie trochę przyciasne, te czarne jeszcze tak może by uszło, ale na nią powinny być te dwie pary dobre. Tak, to całkiem fajne. One są w ogóle nic nie zniszczone te. Także naprawdę ktoś musiał chyba kupić i stwierdzić, że jednak nie jego rozmiar, czy tam nie podoba się mu jednak kolorystycznie. A tutaj te może troszeczkę bardziej, że są parę razy ubrane, ale też praktycznie nie są zniszczone. Myślę, że za 2 zł to naprawdę mega okazja. Także nawet spodnie potrafią zostać tego ostatniego dnia. No i to całe moje zakupy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tradycyjnie dajcie mi znać, co wpadło w oko, co niekoniecznie. Pochwalcie się Waszymi łupami. Zapraszam Was też na mój Instagram, link w opisie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!